kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy szukać alternatywy do napoju ekipy. Tańszej, lepszej, zobaczymy co znajdziemy. Bo wielu z was pisało, że na przykład któryś z tych napoi jest bardzo podobny do napoju ekipy. I pisaliście też, że te napoje są drogie. No bo nie oszukujmy się, kosztują 4,50 za 250 ml. Większość napoi jest tańsza. Tutaj... On Lemon jest chyba droższe. Do tego przejdziemy zaraz. Jeżeli takie odcinki z testowaniem wam się podobają, to oczywiście subskrybujcie kanał. Taki czerwony przycisk miejcie tam na dole na szary. Zostawcie łapeczkę w górę. Polecie na sandy.pl. Taką bluzę możecie tam sobie kupić fajną. I jeśli chodzi o napoje ekipy, to testowaliśmy je u Pawa na kanale. Wypiliśmy ich mnóstwo, smaki mamy chyba na pamięć. Dokładnie, więc one już nam tak trochę nie smakują. Nie, ja sobie wczoraj na przykład taką wziąłem truskaweczkę i sobie piłem i była spoko. Tak? Tak. Dobra, to najpierw wydaje mi się, że powinniśmy przetestować napoje ekipy. Napoje ekipy. Najpierw cytrynka. Tak, bo wydaje mi się, że truskawka będzie ciekawsza. Mimo tego, że trudniej jest znaleźć truskawkowe napoje gazowane. Strasznie trudno jest znaleźć truskawkowe napoje tak, gazowane. Tak, to mamy takie ciekawe, ciekawe, podobne. Zobaczymy, czy będą lepsze. Jeżeli piliście już napoje ekipy, to możecie dać znać w komentarzu, czy wolicie truskawkę, czy cytrynę. Cytryna no jest okej. Ogólnie no napój ekipy jest dobry. Tego nie można im odebrać. Jest okej, ale wydaje mi się, że są lepsze. Tak, wydaje mi się, że tutaj właśnie będą lepsze opcje. Miałem kupić Zbyszko 3 cytryny. Kupiłem Zbyszko 3 limonki. Ja nawet nie wiedziałam, że są 3 limonki. Ja też nie. To cytryna i limonka mają... Podobny smak. Nie jest to taki sam. Na ile oceniam ogólnie napój ekipy? W skali tych napoi, które piłaś, ogólną taką skalę. 6 na 10 cytrynę. Ja bym dał 7, piłem lepsze rzeczy cytrynowe, szczególnie, że jestem fanem strasznej lemoniady. Tak. Aczkolwiek no jest on okej. Okay. Dobra, 3 limonki. Proszę nie narzekać na mnie. Ej, ale to jest dobre. Jest bardzo dobre. A jestem w szoku. Pyszne to jest. My nigdy nie kupujemy, jak już kupujemy, to kupujemy na przykład Sprite'a. Dawno Zbyszko nie piłem jako Zbyszko, tak, nie? Tak, jak już piję, to na przykład albo lemoniady, albo Pepsi. Albo On Lemon, do którego tak, też no. Potem przejdziemy. Tutaj daję 8. Ja też tutaj daję mocną 8. Chodzi to zdecydowanie lepiej niż napój ekipy. Czy jak jest to podobne, mieli... czy jest to zbliżone smakiem? Jest trochę. Jest zbliżone, jest mniej kwaśne i mniej gazowane. Tak, a ja jestem ciekawy jak cukrowo. Dwa razy mniej cukru. Jest takie delikatniejsze po prostu. Takie orzeźwiające tak. Bardzo. To co teraz? Tymbark. Gazowany, ale to jest cytryna i mięta, więc tak... Będzie ten posmak mięty? Nie było cytryny samej, nieraz ty pijesz taką lemoniadę. Tak, ja uwielbiam lemoniadę Tymbarka. I ona jest mega dobra. Ona jest podobna do tego smakiem, tylko nie jest gazowana. Mogłbym ją pić litrami. Strasznie przezroczysty jest ten napój, w sensie taki mało intensywny kolor ma, ale to dobrze, bo to tylko bezbarwnik. Czuć miętę, ale też jest dobre. Jest to okej. Okay. Jest bardzo dobre, ja na przykład lubię bardzo. Plus jest taki, że to nie jest mega słodkie. 4,5 grama, czyli jeszcze mniej niż 3 limonki. Nie jest aż tak cukrowe, no napój ekipy ma 10 gramów. No, oczywiście tutaj mówimy o gramaturze w 100 ml. Tak, jakby to jest bardzo dużo cukru, to jest tyle ile jest w Pepsi. Tak, napój ekipy ma tyle co ma Pepsi, natomiast Tymbark ma dużo mniej i jest bardzo dobry. Ja tutaj dam taką siódemeczkę, siódemkę. Przez tą miętę, bo ja tak za miętą nie za bardzo przepadam. Spoko, to mógłbym pić. Co dalej? Sprite? Sprite to jest taki klasyk. Jest klasyk i on jest taki w sumie... Cytrynowo-limonkowy. No nie wiadomo, no jest cytrynowo-limonkowy. To jest napój gazowany o smaku cytrynowo-limonkowym. Tyle samo cukru. Sprite w ogóle wygląda jak woda, nie? Nie ma barwnika. Co w sumie jest plusem, jakby nie patrzeć. Czy ma się to jakkolwiek? Sprite ma swój specyficzny smak bardzo. Ty, ma się jakkolwiek. No. To jest podobne w smaku. Tutaj jest taka kwaskowość, a tu jest taka delikatność. Tak. Sprite jest lepszy. Ja bardzo lubię Sprite'a, jakby często piję, jak już mam pić. Powiem wam, że jak na początku tworzyłem napój ekipy, to pomyślałem wow. Ale teraz jak go porównuję do innych napoi, to są takie kurcze... Nie najlepszy. Ale tak samo było z frytkami. Często jedliśmy na przykład frytki Avico, a się okazało, że nie są wcale najlepsze. Tak, tak było. Dlatego fajnie jest robić takie testy. I powiem wam, że kupiłbym Sprite'a zamiast napoju ekipy, ewidentnie. I wydaje mi się, że jest też tańszy. Jest tańszy, jak najbardziej. Pepsi, bo ty 2,40, 2,50. No to jest Sprite tyle samo kosztuje. Tak, przez 330 ml, tam 250, nie? Jak spojrzysz z daleka, to nie widać aż takiej różnicy, że jest taka różnica między nimi. Nie no, widać. Czujesz to od razu w ręce. 8 na 10. Ja daję 9. Dziewiątka? Dziewiątkę daję. Gdzie Paweł w ogóle nie pije Sprite'a. Ja nie piję Sprite'a ogólnie, jakby zawsze go omijam. Też nie lubi i zawsze tylko Pepsi. Czemu nie wzięliśmy 7-Upa? Nie pomyśleliśmy. No właśnie. Nie wzięliśmy 7-Upa, Ola, no trudno. Znaczy to jest taka... Wydaje mi się, że duża konkurencja Sprite'a, jakby, że to są prawie identyczne one są. No ale tak jak masz kolej Pepsi, no one są inne w smaku. Tak. Znaczy, musimy podjechać do sklepu. Nie, no nie będziemy teraz jechać. To jest smak dzieciństwa. Lemoniada Helena. Smak dobrze nam znany przynajmniej. Znaczy, bardziej czerwony. Ja nie piłam nigdy chyba tej białej. Ja też nie, też czerwoną. I często jak się idzie na jakieś wesela czy na jakieś imprezy, to właśnie jest ta Helenka. Tak, Helenka zawsze stoi.
zawsze poprawia humor. Cukru ile jest, ja chcę zobaczyć. 8,6 grama. Czyli mniej. Troszkę mniej, no, ale dużo. To jest tak specyficzny zapach. No ja go nawet czuję. No. Mimo tego, że mam katar, jego czuję tak, ona ma niesamowity zapach, ta lemoniada. To jest naprawdę sentyment do tego. Ale smakuje zupełnie inaczej. Smakuje zupełnie inaczej. I szczerze, jest słaba jakby w smaku. Znaczy mi bardziej smakuje niż napój ekipy. Ogólnie tak? Szczerze, jeżeli tutaj są fani ekipy czy coś, mogą mnie tutaj pożreć, ale mi nie smakuje tak bardzo ten napój. Nie no, napój ekipy jest lepszy niż to. No przecież znaczy, to smakuje. Możliwe, że jest lepszy, nie. Ale mi na przykład mi nie smakuje aż tak. W ogóle to nie smakuje jak lemoniada, ta Helena. Ona smakuje jak taka... Jak taki nie wiem jak to nazwać nawet. Napój gazowany o jakiś tam jakby... Ten smak jest bliżej nieokreślony. Tak, pijesz to, czujesz cytrynę. Pijesz to, czujesz... Cukier. Ja tu daję piątkę. Ja też daję piątkę? Nie postarali się. Wydaje mi się, że ta czerwona jest lepsza. Do tego zaraz przejdziemy, bo został nam ostatni napój cytrynowy. On lemon. I to jest jeden z takich, powiedzmy, że zdrowszych. No nie do końca. Zdrowszych? 7 gram cukru ma, jest bardzo drogie. 6,60 kosztuje to. Tak, to jest taka Pawła alternatywa do Pepsi. Ona jest zdrowsza dużo niż Tak, ja piję On Lemon Cole i znaczy zdrowsza. No na pewno ma mniej cukru i jest bardzo dobra. Jest mniej gazowana niż Pepsi. A gaz też nas pompuje, przez co mamy duży brzuch, dobra. Przez co wyglądamy jakbyśmy grubsi. Ma zupełnie taki inny kolor, taki mętny trochę. Tak, one mają to do siebie, że mają mętny kolor, to On Lemon. Ale to znowu jest zupełnie inny smak. Taki gorzki. No, ja tutaj daję taką... Dwójkę. Mocną trójkę ewentualnie im jest dam. Jest takie gorzkie. Nie wiem, jeżeli ktoś lubi takie gorzkie, gorzko-słodko-kwasie napoje, to spoko. To mogą lubić osoby, które są fanami Schweppesa, czy jak to się nazywa. Tak, on jest taki, Schweppes jest, ja na przykład nie jestem w stanie go pić, bo on ma taką aż gorycz w tak, sobie. Tak, tak, i tak, to, tak. To ma właśnie trochę tej goryczy Schweppesowej takiej. Jaki werdykt napoi cytrynowych? Ja osobiście bym chyba najbardziej polecił to. Tylko fajnie by było jakby to małe faktycznie no było w sprzedaży, wydaje... bo nigdy nie widziałem Zbyszko Małego. Zawsze widzę w tych dużych butach. Może nigdy nie zwróciliśmy uwagi. Być może, jest taka szansa. Bo ja na przykład też lemoniadę Heleny nie widziałam w takim. A jest. A jest. No właśnie, przejdźmy do truskawki. Tu był duży problem, tak jak już wspominaliśmy, żeby znaleźć coś truskawkowego. Mamy dwie rzeczy takie typowo truskawkowe, trzy rzeczy, które są takie czerwone. I takie orężadowe. Mało jest napoi truskawkowych, o dziwo. Jeździliśmy po chyba 4 czy 5 sklepach i serio nic nie mogliśmy znaleźć. Oglądałam filmik Citroxa, w którym no. Oni pili napoje ekipy i Natalia mówiła o zapachu. Ja nie zwróciłam uwagi na zapach, ale rzeczywiście ten zapach jest bardzo irytujący. Nie wiem, ale mi bardzo truskawka siada. Ja już mówiłam w odcinku u Pawła, że mi to przypomina, ja powiedziałam wtedy, że syrop apapu, a to był Ibum, tak? Chyba tak. W komentarzu. Mi ją przypomina jeden napój z naszej listy, ale do tego przyjdziemy zaraz. Nie, chyba nie. Chyba to jest lepszy mimo wszystko. Przekonamy się. Zobaczymy. Ja tutaj daję 8. Ten napój jest bardzo dobry. Jak teraz napiłam się, to bardziej mi smakuje truskawka niż cytryna. Cytryny dałam chyba 6, tutaj 7. Nie jest to jakiś wow, ale jest okej. Okay. Wydaje mi się, że znajdziemy coś lepszego. I tutaj na przykład pamiętam, że ta Fanta była dobra. Tak. Jak ją piliśmy na jakimś odcinku, gdzie testowaliśmy chyba napoje czy coś takiego. Powiem tak, Fanta generalnie ma bardzo dużo smaków ciekawych. Ciężko jest je dostać czasami, w nie każdym sklepie są. Ono miało piękny kolor, no, to pamiętam. To pamiętam też, mi to smakuje. Kurczę, obydwa te napoje ekipy zostawiłem taki dziwny posmak, nie? Tak. Taki na końcu jest, pijesz, to jest okej. Okay. I nagle na końcu jest dziwny posmak. Trochę chemiczny właśnie. No to coś jest taki, niedopracowane no, w tym napoju. 12 gram. Dużo bardzo. Dużo, no. Jeszcze więcej niż tutaj. I to czuć, że tutaj jest ten cukier. Tak, czuć, że jest. Ale mimo wszystko Fanta... Bardziej mi chyba smakuje. Mi nie. Ja daję tutaj 7. 7? Tak, napój ekipy jest tak ciutkę lepszy. Ten akurat truskawkowy, gdyby nie ta nuta goryczy, to byłby top of the top dla mnie. Ja tak na równi, 7 też dam. Ale ten kolor jest piękny. Tego kolor jest piękny i sama Fanta w sobie też jest dobra. Daj Helenkę. Helenka? Bo jestem ciekaw właśnie tej Helenki. Jak znaleźliśmy czerwoną Helenkę, tu jest napisane tylko oryginalny smak. I mam taki sam kolor jak napój ekipy. Kolor jest podobny. Nie no, to jest trochę bardziej czerwony, jest. Napój ekipy jest to przypomina różowe wino. Nie no, tu nie ma co porównywać w ogóle, jakby Helena jest zupełnie inna w smaku. Inna w smaku. Ta jest zdecydowanie lepsza niż tamta. To 100%. Taką 6 bym mogła dać. Ja też tutaj dam 6. Nie jest lepsze niż te dwa napoje, ale jest okej. To też nie jest do końca porównywalny smak, bo mimo wszystko no, ona ma swój specyficzny. Tak, orężadowo-helenkowy. Orężadowo-helenkowy. Teraz mamy orężadę Nata. W ogóle kiedyś była woda Nata bardzo popularna. W każdym sklepie była, teraz jej nie ma. Ja myślę, że ta firma upadła. Napój gazowany o smaku landrynkowym, nie truskawkowym. Posmakujemy, no, posmakujemy, ale nie będziemy aż tak porównywać, no bo to jest zupełnie inny smak. Ma 8 gram cukru. Mocno wymieszane z tą wodą. Tak? Smaku, no.
czuć wodę, czuć cukier, ale nie czuć takiego smaku nawet lędrynkowego, jakby nie czuć nic. Czujesz, jakbyś pił wodę z cukrem, no. Dosłownie wziął sobie wodę gazowaną i wsypał do jej cukru. Ja tutaj dwójkę. Nie kupiłbym tego. Teraz mamy orężadę Fantazję, która ma w ogóle bardzo taki ciekawy... PRL-owski look. Tak. Jaka to jest śmieszna czcionka. Wydaje mi się, że to o to właśnie chodziło. Tak, ona to ma nawiązywać. W ogóle napisane towar dostępny bez kartek. O smaku, jaki pamiętasz sprzed lat. No dobrze. Jestem ciekawa, no to ma 8,9 grama. To jest ten zapach. Zobaczymy, czy będzie lepszy niż ja to kalena. Poczułem z daleka, jak to otworzyłem. To jest ten taki zapach tych starych orężat. Jak się szło do sklepu za dzieciaka i kupowało orężady, to każda tak u pachniała. Babci takie były. No, a to wciąż wydaje mi się, że nie jest porównywalne totalnie smakiem. To wydaje mi się, że jest lepszy niż Helena. Jest lepszy niż Helena. Jest lepszy niż Helena? Tak, ej, dobre jest. No. Bardzo dobre. Jest takie delikatniejsze, bo Helena ma taki swój specyficzny smak. Serio, tutaj daję 7. Ale mimo wszystko nijak do napoju ekipy. Tak, ale ja tutaj też dam, ja tutaj dam 7, no. Jeżeli chcielibyście wypić orężady, to polecamy tą. Ostatnia rzecz, którą najbardziej pisaliście, że jest podobny do napoju ekipy. I mi się też tak wydaje, mi też kojarzy to smakiem. Bo jeżeli to... nie zostawiłeś łapki w górę, to znaczy, że tego nie lubisz, a musisz to lubić. Każdy to lubi, dlatego łapkę w górę zostaw. Tak, ja jeśli w rodzinach coś, to zawsze podpijam dzieciom. No Paweł, ty to musisz otworzyć, ale ja się daj boję, mi, bo są psy obok. O, leci! O, Paweł! Ale to sama pijanka. No to pijanki trochę. No i to jest mega gazowane, no bo to jest szampan oczywiście. Nawet zapachem to jest zbliżone do napoju ekipy. Ma lepszy zapach niż napoju ekipy. Troszkę lepszy, ale jest mega zbliżony. Nie, to nie jest ten smak. W sensie jest podobny i tu rzeczywiście można porównać, bo to i to jest truskawka. Jest podobne. Tak? Dobra, daj mi porównać jakby wypij jeden... sobie jeden po drugim. Tu jest bardziej intensywna truskawka. To jest gorsz? To jest takie... No mówię, ta gorycz zostaje na końcu, no, po napoju ekipy. Zapach jest mniej przyjemny, jakby teraz to czuję, że ten zapach rzeczywiście jest bardzo irytujący. Tutaj jest bardzo intensywna ta truskawka. Tutaj tak, jak to pijesz, pierwszego łyka bierzesz, to nie jesteś przekonany, że to jest truskawka, jak, czy coś innego. Tak, cukier? 10 gram. W tym cukry, 10 gram. No, 10 gram cukru. Czyli tyle samo, tyle samo co napój ekipy. No ja tutaj daję 9. 9, no. Jest pyszne. Jakby kola jest idealnym napojem truskawkowym gazowanym. Okay. Tutaj macie najlepsze alternatywy dla napoju ekipy. Znaczy na pewno Piccolo jest droższy niż napój ekipy. No nie do końca. No ja bo tutaj wiem, kupujesz, płacisz 750 ml, płacisz jakieś 9 zł. Bo 3 puszki napoju ekipy kosztują 13 zł około. Także jest tańsze. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. Wpadajcie na sandy.pl, wpadajcie do Pawła i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Ale się zsynchronizowaliście z tym, no? Pa? No.